Dobra, bo mnie zjecie. Zanim omówimy dzisiejsze spotkanie Radomiaka ze Śląskiem Wrocław, najpierw rozpoczniemy ten film od krótkiego, naprawdę krótkiego omówienia ostatniego meczu Radomiaka z Pogonią. A jeśli nie interesuje cię ten krótki wstęp, to na osi czasu zaznaczyłem, gdzie jest moment, w którym rozpoczyna się film o Radomiak Śląsk. I już nie przedłużając, oglądałem to spotkanie na wyjeździe, jednak z braku dostępności sprzętu nie mogłem go omówić. Więc obejrzałem go sobie drugi raz zaraz po spotkaniu wczorajszym Lecha z Wisłą Kraków i tylko utwierdziłem się w przekonaniu, że jeśli Radomiak w tamtym spotkaniu nie wyrównałby chociaż stanu tego spotkania, to byłoby mi go naprawdę bardzo szkoda. Łącznie 20 strzałów na bramkę, co umówmy się, dla Beniaminka jest naprawdę imponującą statystyką. No oczywiście można byłoby się nieco przyczepić do postawy obrońców przy stracie tego gola na 0 do 1, bo to jak Cichocki ułatwił Parzyszkowi strzelenie tego gola było dość niedopuszczalne. Mistrzem tego spotkania został Leandro, który kompletnie przy okazji nie zaskoczył mnie tym uderzeniem, bo ten chłopak, w sumie już dla mnie pan, potrafi silnie i bardzo precyzyjnie uderzać. Więc jeśli nie ma w Radomiu jeszcze pomniku tego zawodnika, to ja zgłaszam wniosek. I ten mecz mógłbym po stronie Radomiaka podsumować jednym zdaniem. Remis po golu w ostatnich minutach, ale mimo wszystko kibice z Radomia powinni czuć spory niedosyt, bo grali serio nieźle. A Pogoń Szczecin dobrze rozpoczęła obie połowy, ale po raz kolejny w tym sezonie pokazała, że bardzo lubi tracić bramki w końcówkach spotkania w meczach wyjazdowych, co bezpośrednio przekłada się na ich zdobycze punktowe, ponieważ jeśli tak zliczyć te wszystkie punkty, które stracili właśnie przez te straty bramek w końcówkach meczów, no to byłoby tego dużo. I na pewno nie był to wymarzony występ Szczecinian, ponieważ to, w jaki sposób Radomiak łatwo dochodził momentami do sytuacji w tym spotkaniu, jest niedopuszczalne. No i co, remis, zamykam temat, teraz przenosimy się do Radomia na mecz ze Śląskiem. Kolejny mecz Radomiaka, no i kolejny przepiękny gol Leandro. A uwierzcie mi, że ten fragment o Radomiak Pogoń nagrałem dzisiaj z rana, nie wiedząc, jaki będzie przebieg dzisiejszego spotkania ze Śląskiem. Kolejny remis zespołu z Radomia 1 do 1, tym razem jednak ze Śląskiem, który warto odnotować, że nie przegrał jeszcze ani jednego spotkania ligowego w tym sezonie. Bramki strzelili dzisiaj Exposito i wcześniej wspomniany Leandro, w starciu, które odbyło się dzisiaj w bardzo trudnych warunkach. Ale bądź co bądź, mimo wielu fragmentów dzisiejszego spotkania w środku boiska, mieliśmy dzisiaj naprawdę niezłe akcje ofensywne. Na plus w Radomiaku oczywiście Leandro, którego bramkę polecam obejrzeć w skrócie przede wszystkim tym osobom, które nie oglądały tego spotkania, ale w sumie tym, które oglądały też polecam. No jest to kozak i to bynajmniej nie Miłosz, chociaż Miłosz Kozak też zagrał dzisiaj nieźle. Plus również dla Machado za przede wszystkim początek tego spotkania, trafił nawet w poprzeczkę zresztą. Natomiast Filip Majchrowicz, mimo średniej postawy przy bramce na 0 do 1, w następnych fragmentach tego meczu zasłużył na potężny plus, naprawdę. Naliczyłem mu w drugiej połowie 3 wybronione patelnie i nie wiem, czy pomyliłem się w tych obliczeniach, natomiast tak czy siak było tego dużo. Nacimento dzisiaj na plus, bardzo przytomny występ. Abramowicz to kozak i znowu bynajmniej nie Miłosz. Rossi dzisiaj zagrał poprawne zawody, ale uważam, że mógł się mimo wszystko nieco lepiej zachować przy tym golu na 0 do 1. Jakubik spoko, bo raz pokazał w pierwszej połowie, że potrafi nieziemsko zasadzić z dystansu. I był to dobry mecz Radomiaka, pomimo naprawdę, tak jak mówiłem, trudnych warunków atmosferycznych dzisiaj. Co chyba najbardziej odczuli dzisiaj kibice siedzący za bramką. Ale też mimo tego, że dzisiaj Radomiak raczej prowadził grę, to jednak goście stworzyli sobie dzisiaj więcej setek. Powiedzmy sobie szczerze, Śląsk Wrocław przyjechał dzisiaj na bardzo trudny teren. Teren, na którym nikt z przyjezdnych jeszcze w tym sezonie nie wygrał. I wrocławianie zaprezentowali się dzisiaj naprawdę nieźle, jeśli chodzi o stwarzanie sytuacji klarownych. Jednak nie najlepiej pod względem wykorzystywania tych sytuacji. Ale mimo to nie było dzisiaj wstydu. Najlepiej po stronie Wrocławian zagrał w mojej ocenie dzisiaj Krzysztof Mączyński, który oddał dzisiaj kilka groźnych strzałów na bramkę, głównie w tej drugiej połowie, ale też bardzo dobrze rozgrywał akcję. Bramkę dla Wrocławian strzelił dzisiaj Exposito po kapitalnym podaniu z głębi pola Praszelika. Pochwalić po tym spotkaniu chciałem również Pawłowskiego, natomiast to, jak zmarnował patelnię w tej drugiej połowie, no zamazuje ten plus. A podawał mu w tej akcji Quintana, który dał naprawdę niezłą zmianę dzisiaj i naprawdę nieźle zagrał. No i co, to chyba tyle. 1 do 1, raczej sprawiedliwy remis. Tymczasem ja wam dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału Tradej, zapraszam na Facebooka, Instagrama, posiadania uśmiechu oraz do oglądania innych treści, które tu nagrywam na kanale, bo naprawdę uwierzcie mi, że poświęcam temu bardzo dużo czasu i naprawdę bardzo dużo pracy. Dzięki, cześć!